W siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu spotykamy się z panem Tomaszem Pisulą, prezesem agencji. Dzień dobry. Dzień dobry. Z punktu widzenia takie wsparcie właśnie firm, jakie są doświadczenia firmy, czy chętnie korzystają z takiego wsparcia? Firmy rzeczywiście nowa jakość. Tutaj tego systemowego wsparcia eksportu dotychczas nie było. No zróbmy jakąś rezerwę kolegów przedsiębiorców. Pytam o to, bo dzisiaj w czasach internetu mówi się, że te bezpośrednie kontakty handlowe, pojawianie się na targach, czy rzeczywiście? Nie, zupełnie się z tym nie zgodzę. Rzeczywiście w internecie można znaleźć wszystko, ale z drugiej strony tam też są w imprezach branżowych trzeba bywać, trzeba poznawać kontrahentów. Ta cała wartość dodana, która wynika z kapitału społecznego, ona jest bezcenna. Tutaj pewne... Pan optymistą, jeśli chodzi o wzrost eksportu polskich mebli na rynki nie tylko Unii Europejskiej, bo to główny nasz odbiorca, ale i światowy? Zwłaszcza jeżeli w krajach Bliskiego Wschodu, jeżeli tam uda nam się zwiększyć sprzedaż, no to ona się automatycznie będzie przekładała na statystyki ogólnego eksportu, bo nie... To jest. Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że rodzaju zamówień jest w stanie i tam możemy też funkcjonować pod własną marką, tak? Tam nie ma nic. Trzymamy więc kciuki za te sukcesy polskich firm meblarskich za granicą. Jestem ich wielkie.